Dojedziemy do miasta. Trzeba załatwić transport powrotny do domu. Może się uda. Na razie trzeba się rozejrzeć, myślę, i przeanalizować nasze opcje. Pośpiech o, nikomu. Popieram doktora. Myślę, że też, no, nie trzeba na razie, jakby to powiedzieć, mówić zbyt dużo, jak mówi dobre przysłowie. Człowiek ma dwoje uszu, a jeden język. Żeby więcej słuchał niż mówił, i nie wiemy, co w tym mieście jest. No, armia armią, ale zalecam ostrożność. To może mamy się podać za biznesmenów? Magistrem znaczy, boku? Myślę, że jesteśmy oczywiście botanikami, ale no, jak wiemy, bez w naszym narodzie żyłka biznesu zawsze ale jest wiecie, żywa. Mogą kasę od nas, nie? Lepiej mało mówić, dużo słuchać i raczej na razie nie ściemniać. Okej. Myślę. Dobra, taktyka nie jest. Zbliżamy się do posterunku. Dzień dobry. Witamy w miasteczku. Co pana tu sprowadza? A my jesteśmy grupą botaników. Przyjechaliśmy do tej okolicy pobadać trochę roślinek. Wiecie, takie sprawy, które nas kręcą. Jakie roślinki chcecie zbadać? A skąd no, jesteście? My jesteśmy z kraju, z Dalekiego Wschodu, można tak powiedzieć. Co badamy? To jest taka odmiana jaskra. Jaskier ostre się nazywa. Taki żółty kwiatuszek, jeżeli pan żołnierz szanowny nie wie, on tak wygląda. Może widzieliście gdzieś tu na ziemi rosną takie żółte kwiatuszki. Ale było, ale mają szerokie liście, dobrze się nimi tyłek podciera. No, rozumiem. Bo my tutaj badamy też glebę, pobieramy różnego rodzaju próbki. Wiecie, chcemy za rok tutaj przyjechać z grupą naszych studentów. Przywieziemy sadzonki i będziemy sadzić te jaskry, aby po prostu nie wyginęły w tym pięknym pejzażowym kraju. W porządku. A kogoś macie jeszcze tam w autobusie? Ależ co, ze mną jest cała Ilu grupa. Was jest? Oczywiście w sumie pięciu. Trzech doktorów, jeden magister. Raz, dwa, trzy, cztery, no i pan pięć. Profesor. A, to chyba... Dzień dobry. Wozicie coś może do miejscowości? Jak się nazywacie? Nie, magister Rabinowicz. Wyposażenie samochodu, panie żołnierzu. Tak, autobus był wypożyczony tutaj. To. Co badacie? A tutaj właśnie jak pan tutaj doktor wspomniał, badamy tego jaskra ostrego, który jest tutaj bardzo ciekawym elementem tego pięknego kraju. No słuchajcie. No to ja odejdę. Roślinki są stronę, bardzo fajne, ale macie może jakieś fanty dla żołnierzy? Fanty? A jakie fanty żołnierzom chodzi? Rozumiem. Manaszka jest pusta. Rozumiem, panowie, może tam jakieś, nie wiem, wódka, granaty, cokolwiek. Rozumiem, że broń nie może, macie. Może ten wiwar, nie, no, który zmieniliśmy ostatnio. Jak wspominałem, standardowe wyposażenie każdego samochodu. Dobra, tu dajcie coś do picia. Bez obijania bawełny. Kto to tam ostatni zaglądał do bagażowego? Nie wiem, czy coś tam zostało, wie pan, ostatni, już chcieliśmy wracać na statkach, jesteśmy, już nic nie mamy chyba. Nie wiem, zobaczę w bagażniku. No, w bagażowym tam, gdzie a te panowie, duże... Radek, wódkę łatwiej, spoko. Tak? A tych roślinek nie macie w lesie też przypadkiem? Nie, nie ma nic. Niestety, panowie, znaczy, no... część podziwialiśmy. Dobra, to mam dla was zadanie. Dni, jak będziecie wyjeżdżać z miasta, to w mieście kupicie coś dla nas. Dobra. Dobra, to wsiadajcie i spadajcie. Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Miłego dnia. Kurwa, mieliśmy ich nie wpuszczać, słyszałeś? Dobra, są wszyscy. To uniform autobusu do pani. Kurwa, mieliśmy ich nie wpuszczać. Ja to co dalej? Może słuchajcie, przejdźmy z samochodem. Zaparkujmy w jakimś spokojnym miejscu. Zobaczymy, jakie mamy opcje. Tam już jest checkpoint, zaraz wyjedziesz z miejscowości. Zatrzymaj się gdzieś po prostu, może nie na drodze. W prawo. Tu na prawo jest taki przystanek, prawo właśnie. Przestrzeń. No, wjedźmy tam pod domek. Zaraz tam wjadę.
kurde, mogliśmy w sumie tych żołnierzy, panowie, zapytać, czy nie ma jakiejś drogi ewakuacji z tego miasta. A, ale wydaje mi się, że jak uderzać, to uderzać do góry, nie? Mhm. Dobrze. No okej. Okay. W końcu można rozprostować nogi. No to jest, siema, super. Musimy znaleźć teraz... Kogoś. Nie wiem, panie profesorze, tak z tego co pamiętam, z przewodnikiem w tej miejscowości mają duże więzienie, gdzie jest jakiś tam... O, tam na południu. Można by no, go tam jakoś zagadać, może będziemy jakieś kontakty. Albo i co tam na południu widzicie? Tam jest komenda, że jest posterunek. Tak, na mapie widzicie zaznaczone. No posterunek to jest raczej jakiś magazyn wojskowy. Ale tam jest komenda garnizonu. I magazyny. Zawsze warto, wiecie, to jakby ja wiem od mojej babki, że na wsiach to zawsze albo ksiądz, albo sołtys, albo właśnie władza wojskowa rządziła, nie? No tutaj mamy władzę wojskową, bo kościółka to ja niestety nie widzę w tej mieścinie. No to chyba najlepiej iść do najbardziej wpływowego człowieka. No to w takim razie. Idziemy. Szkoda, gdyby jakaś synagoga tu stała, ewentualnie... byśmy od razu się dogadali. A właśnie. No tak, pilotów mamy. Ewentualnie można potem na to lotnisko jechać, zobaczyć, jeżeli może coś uda nam się podkupić. O, lotnisko to też dobry motyw. Swoją drogą durni są ci wartownicy, że zakładali, że będziemy wracać tą samą drogą. Mhm. Bywa. Gorzej, jeśli poinformowali drugi posterunek. Że mamy, że tak powiem, no, może kupić. Być taka opcja. Może być faktycznie. Bo w sumie jeśli dwóch do dwóch, czy to mi się wydaje, się czy widzę się jakiś śmigłowiec przypadkiem? Tak, faktycznie jest. Dobrze wam się wydaje. Dobrze, panowie, może na ten temat... To chyba nasza droga powrotna do domu. Dzień dobry, czuwaj. Przepraszam pana żołnierza bardzo. Mam takie pytanie. No... Dobrze, okej, okay. Nie patrzcie się. Myślę, że ten pan po naszej to chyba jakieś ćwiczenia. Rzadka odmiana choroby wenerycznej. Czy on z nami wczoraj imprezował? Może mu, że tak powiem, niewygodnie spodnie się ułożyło i próbował poprawić. Albo to tak w takich spodniach. Był. Tak, może jakąś karę ma i może się nazywać, może jakąś zdolność nową nabywa jak w harcerstwie. Cholera wie, jak to u nich wojsko wygląda. To wyglądało jak taki grecki defiladowy krok. Z przytupem, panowie, tak, z przytupem. Tak. O, spokojnie, proszę do nas nie mierzyć, halo. Wow. Dzień dobry. W jednej kupie. Stańcie tutaj, panowie. Gdzie są nasi? Spokojnie. Dzień dobry. W kupie stać. Dzień dobry. Proszę pana, panie żołnierzu, my jesteśmy botanikami. Przyjechaliśmy tutaj z dalekiego kraju w poszukiwaniu pewnego gatunku. Takiej jednej żółtej, ładnej roślinki, kwiatka człowiek dokładnie, co się nazywa jaskier ostry. To taki specjalna odmiana, gatunek. Zresztą zagrożony wyginięciem. No my przyjechaliśmy do tej właśnie miejscowości, tej okolicy. Podobno tutaj gdzieś można taką roślinę znaleźć. No. Kolegowy, proszę ich obserwować, a z nimi porozmawiać. Przyjąłem. Poruczniku, pan porucznik stanie po lewej stronie gdzieś przy znaku, tak żebym miał ich na oku. Po co ja tyle gadałem? Patrz. Jak ja to zrobiłem. Panowie, spokojnie. Pan czy naprawdę to mierzenie z broni jest takie konieczne? Dzień dobry, panie żołnierzu. Już różne rzeczy. Jaki pański witam, stopień? Pane. Nie chcę pana obrazić. Porucznik. Pan porucznik, w takim razie panie poruczniku, my jesteśmy grupą botaników z dalekiego kraju, przyjechaliśmy tutaj do pana miejscowości, pana kraju w poszukiwaniu takiego rzadkiego gatunku kwiatu, który się nazywa jaskier ostry. Jest taki żółty kwiatek, może
kiedykolwiek gdzieś widzieliście. Widoczny z daleka, oczojebny dosyć. No i my tu przyjechali, ponieważ jest to kwiatek zagrożony wyginięciem. Sprawdzamy różnego rodzaju miejscówki, pobieramy próbki gleby, sprawdzamy stężenie pierwiastków chemicznych w tej glebie. Po prostu szukamy odpowiedniego miejsca, aby za rok przyjechać tutaj z naszymi studentami, z sadzonkami, żeby zasadzić tego jaskra ostrego. No, miejscówkę już jedną znaleźliśmy. Oczywiście sprawdziliśmy trochę, pobraliśmy próbki i chcielibyśmy je zawieźć z powrotem do domu, do naszego domu, tylko potrzebny jest nam transport. I właśnie z taką prośbą przychodzimy tutaj do pana porucznika, aby nam pan w tej kwestii pomógł. Nasz kraj leży na południe, za tym oceanem. Także może jakaś łódka, czy może jakieś latające inne stworzenie, które by nas zabrało tam na południe do domu. No, ja jedyne, co bym chciał wiedzieć o państwu, to państwa chciałbym wylegitymować, żeby się dowiedzieć, jak panowie się... Może zejdźmy z drogi. No to zejdźmy. Panowie, na bok. Tam jedzie niebieski wóz, żuk. A z żuka wyszedł żołnierz. W każdym bądź razie... Ja jestem... Ustawcie się bliżej siebie w szeregu równo, bo tak rozrzuceni nie widzę państwa. Kurczę, robi się tu niebezpieczne, bo tych żołnierzy to coraz więcej. No właśnie, my dlatego chcemy stąd, że tak powiem, się ewakuować już, no. No nie szukamy problemu. Nie szukam problemu. Żeby właśnie my nie zawadzać. Ja jedyne, w co swoje jeszcze mam, to chcę wiedzieć, jak państwo się nazywają. Skąd państwo dokładnie pochodzą. My panu powiemy... Dokładne państwa dane, jakieś mają państwa przy sobie dokumenty, coś w tym stylu. Chciałbym przejrzeć państwa sprawę, zobaczyć, czy to jest prawda. Mieć potwierdzenie. Panie poruczniku, proszę się nie martwić. Międzynarodowym Instytucie Badań. Poruczniku, uwaga, auto. Starą szkolną legitymację. Uwaga, niebieski ogórek, to ja wjeżdżam. No to wjeżdżam. I właśnie, bo jeśli by te państwa rzeczy nie miałyby odwzorowania w Międzynarodowym Instytucie Badań, do którego powinni państwo zgłosić, że państwo czegoś takiego poszukują, no to właśnie byłoby to dość dziwne, gdyby tego nie było w odzwierciedleniu. I jeśli by tego nie było, byśmy musieli państwa zatrzymać do wyjaśnienia sprawy i dalibyśmy państwu czasową ochronę polityczną. Mam takie pytanie. Międzynarodowy Instytut Badań, tak? To znaczy, że my już nie możemy przyjechać tutaj jako turyści i pozwiedzać okolicy, a przy okazji popatrzeć na okoliczną roślinność czy zwierzynę, tylko musimy zarejestrować się w ministerstwie czy w bazie informacji, że my przyjedziemy po prostu do tego państwa, tak? To jeszcze przepraszam, że przerwę. Jeszcze w momencie zagrożenia, bo teraz z tego co wiemy, to jest dość niebezpiecznie, odwołać się do osób porządkowych o prośbę o pomoc, bo to robimy właśnie. No ja jestem po samym oficerze, po samym... O właśnie, idzie... Witam, poruczniku. Witam, kapitana. Panowie, to... Ja już to wytłumaczę, nie martwcie się, panowie. To są biolodzy, którzy przyjechali szukać tu niejakiego kwiatka jaskra ostrego, gdyż jest to gatunek bardzo zagrożony, bardzo rzadko spotykany i tu chcieli przyjechać, żeby go rozsadzać, po prostu, żeby gatunek się zwiększał, było bezpiecznie dla tego kwiatka, ale niestety nie wiem, czy to się pokrywa według nich w Międzynarodowym Instytucie Badań, bo skoro ten kwiatek jest rzadko spotykany, to w naszym kraju jest na pewno pod ochroną. Przez co nie wiemy niestety, czy ci panowie mieli odpowiednie zezwolenia, żeby w ogóle go badać i pobierać próbki tego kwiatka. Panie kapitanie, może ja jeszcze tutaj dodam dwie rzeczy. Po pierwsze, rozsadzać to jest złe słowo. W waszej mowie wojskowej rozsadzać może się kojarzyć źle, bardziej rozsiewać. Po drugie jest to endemit, czyli roślinka, która występuje tylko tutaj. Jest ona zagrożona
Wiem, że to państwu, panów może nie za bardzo interesuje, ale w kontekście czasu, długiego czasu, kiedy to u was w państwie zrobi się porządek, no wasze dzieci mogą wam nie zapomnieć tego, że zaniedbano takie rzeczy. My jako ludzie z zewnątrz, doceniający piękno świata, jak i tego terenu, staramy się jakby pomóc tak.